Witam, z tej strony Kazia Sowa, to jest kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Powiem szczerze, że nie ogarniam kompletnie linii moich, które ja ustawiłem. Będę musiał na nowo zrobić cały system, bo mnie to dekoncentruje. Tutaj jest pełno przecinanych linii, tu jest coś, a ja tego nie ogarniam. Nie widząc tego, nie widzę kompletnie, muszę to porobić na nowo. Tu na przykład tą linię. Wiem, że muszę też upgrade'ować przez pojazdy. Mam średnio dobrze. Zrobiłem też linię w międzyczasie poza streamem. Czekajcie, mogę to zrobić. Jedną rzecz chcę sprawdzić, to jest tak. Wróć jeden, trzy, dwa, jeden. Będzie weryfikacja, czy mogę to zrobić w ten sposób. Mam pomysł w takim bądź razie. Wjazd zrobię. Ups, nie mogę. A, jest, dobra. Tu jest wyjazd. Po prostu musiałbym tu zrobić pojedynczo, nie dam rady tego tak zrobić. Bus line, no niestety nie mogę tego zrobić tak jak myślałem, ale mogę to inaczej zrobić. Mogę to trochę inaczej zrobić, bo chciałem to zrobić trochę inaczej. Mogę to trochę inaczej zrobić po prostu robiąc. Linię w ten sposób. Przestawiając ją do tyłu i zobaczmy, czy teraz jest. Powinna być tak jak myślałem, że zrobiłem. Ten czy totalnie import. Teraz tą linię jest. Dobra, bo chodziło mi o to, żeby wyjeżdżał sam chód. Teraz po prostu nawracał ten. Mógłbym zostawić tak jak jest i po prostu wstawić się, żeby pomiędzy jednym a drugim wchodził, ale to już szczegół jest. Ewentualnie zrobić tak. Ale jest budowa niemożliwa. Zobaczmy. Zobaczmy. Okej. Jest zgodnie z tym, co powinno być, a z drugiej strony pojazd nie hamuje tutaj kilkukrotnie. Nie muszą czekać przynajmniej też pojazdy jak jeżdżą.
Też zrobiłem, nie wiem czy to już na odcinku robiłem, bo nie pamiętam, ostatnio mam jakiś problem z nagrywaniem Transport Fevera. Zrobiłem też linię tutaj szybkiego ruchu, nazwijmy to tak, to, czyli ekspresówkę. Po prostu poprzerabiałem podczas nagrywania, przerabiałem podczas po prostu grania, nie wiem czy nagrywania. Dodałem linię, dałem pojazdy na linię okrężną, którą nomen omen muszę naprawić. Bo tu jest problem. Konfiguruję, już widzę gdzie jest problem, dlatego mi się ustawiło pojedynczo. Tak, muszę zobaczyć. Teraz tak, linię okrężną. Zobaczyć, Iwonicz Zdrój, jest tylko jeden przystanek. Lesko, jest jeden przystanek. Wieleń, jeden przystanek. Sprawdzam, gdzie muszę ustawić przejście w tym. Tutaj jest dwa przystanki i tutaj jest zrobione. Czekajcie tylko. Halo. Wiem co muszę zrobić. Tu muszę zrobić. Tu jest przelotówka. Tak, teraz muszę zrobić tak. To jest Kołaczyce. Szóstka. Tylko nie wiem czy to jest Kołaczyce szóstka. Nie, to jest późniejsze Kołaczyce, ok. Gdzieś tu są Kołaczyce jeszcze. Sygnał, ale Kołaczyce. Jeszcze przy... Ten jest tu. Tu i dopiero tu jest wyjazd. Okej. Teraz tak. Kołaczyce naprawić muszę. Jest naprawione samo w sobie. Tylko muszę oczywiście przestawić tutaj perony. Czyli to ma być jedynka, to ma być dwójka. Żeby po prostu pojazd jeździł bez przemiany. Lubawa, pojedynczy, Polanica Zdrój podwójny, przy czym Polanica Zdrój jest ok. Bo jest zgodnie z tym co jest pokazane, tylko mogę przestawić dwójka, jedynka i wtedy będą jeździć. Tak, Polanica Zdrój, Knyszyn Dworzec, tutaj jest zrobione być. Tak semi jak powinno być. Jak widać jest tutaj dość dziwnie ta droga, ten pociąg zrobiony. Zielona Góra jest jak powinno być. Wiechowice pojedynczo. Okay, tutaj zróbmy tak, żeby jedynka była. Lublin. Czekaj, się jeszcze tylko Piowice sprawdzę, bo to powiem szczerze, ustawiałem te dworce. Głuszyce jest na pewno przejście. Ustawiałem te dworce, ale nie pamiętam gdzie się nie, na przykład nie pomyliłem i nie zostawiłem po prostu pustego bez przejść podziemnych. Maków Mazowiecki jest, Świeżawa jest. Polanica Zdrój to już na pewno jest, Kołaczyce, Lublin, Piowice, Radzeń Podlaski, Paborów to już jest zrobione. Okej. Mamy tutaj jakąś drogę, mamy Świeżawa, Polanica Zdrój. Maków Mazowiecki. Zróbmy linię międzymiastową pomiędzy tymi trzema miastami.
tutaj ustawię, powiem szczerze, autobusowy dworzec tu. Gdzieś muszę tak ustawić, żeby był. Niech będzie tak, niech będzie bus. Dwa świeże warogatki, trzy to ma być polanice zdrój. Tak, tutaj mogę ustawić w sumie. Gdzie to jest? To jest. Zobaczmy, jak ta linia idzie. A, dobra, już wiem. Już wiem, co tu jest nie tak. Teraz sprawdzę, czy jakbym ustawił tutaj podwójną linię. Nie, będzie wyjeżdżać. Ustawię się, jak jest. Wtedy by wyjeżdżało tak, jak nie powinno. Linia międzymiastowa, aż tak dwa. Linia międzymiastowa, aż tak jeden, linia międzymiastowa, aż tak dwa. Dlatego też Mazowiecki dworzec kolejowy, dlatego też tutaj muszę wystawić. Tutaj muszę skonfigurować, mogę dodać, nie mogę dodać. Mogę dodać, ale nie zrobię tego. Muszę zrobić drogę. Chwila, zobaczmy, jak tutaj jedzie ta droga. Tu wyjeżdżę. Tu wyjeżdżę, czyli tutaj swobodnie mogę zrobić. Bo chodzi o to, żeby tutaj dostosować, powiem szczerze, pojazd tak jak zgodnie z kierunkiem jazdy. Co my tu mamy, jakiś błąd? Dlaczego mamy błąd? Powiedzcie wy mi, dlaczego my mamy tutaj błąd? Terminale. Dlaczego my mamy tutaj błąd? A, bo jest przedstawiona jedynka, trójka. Oczywiście trójka to jest, nie jedynka. Dlatego tu mamy błąd. Okej, okay. Tutaj to samo muszę zrobić. To znowu konfiguruj. Zawsze mylę te pojęcia. Tak. Spróbujmy teraz bezpośrednio. Skonfiguruj ale cofka. Przepraszam. Cofka, ulica zwykła oczywiście. Tak, tak, teraz tak. Ulice. Tylko że budowa tu jest niemożliwa, więc tutaj muszę zrobić trochę dziwniej. Trzeba by było zrobić, wiem jak to zrobić, usunę tutaj moduł, bo to jest wyjście. Tak, tu wyjście. Tu wyjście. Tu zrobię wylotówkę. Platform access.
razem z... problem właśnie z Platform Access. To jest problem, którego nie można rozwiązać tak łatwo. Dobra. Teraz nie jestem pewien, czy to jest który kierunek. Mogę teraz połączyć. Zobacz jeszcze raz. Jeżeli się nie uda, no to będę musiał pomyśleć, jak tutaj zrobić rozwiązanie tego wyjazdu. To jest główny wyjazd. A jest. Zrobione. Okej, okay. tu jest zrobione, teraz tak. Platformę muszę zmienić jednak, tu jest 3, nie do... tu jest lewo, nie prawo. Znaczy tu jest prawo, nie lewo. Platformę ustawić teraz tak, shelters. No tutaj dekoracje pod B, tak, dekoracja. Pana tutaj. Tutaj oznaczenie, że to jest autobus. Tutaj oznaczenie linii. Tutaj siedzenia. I mamy wszystko. Szkoda, że koszy nie mogę ustawić. Dobra. Teraz tak. To jest tak. Linia trzecia, czyli 3. Linia międzymiastowa 1. Jest wszystko zgodnie tak, jak powinno być. Dobra. Tu jest wszystko zgodnie, jak powinno być. Linia międzymiastowa, linia na lotnisko. Jest wszystko ok. Tutaj muszę zobaczyć kolejna linia, która jest do zrobienia. To jest takie nagrywanie, ja nie wiem właśnie co robić nagrywając. Tutaj linię robię za chwilę ziemna. London Road, PCK, Victoria Road, London Road. Tylko że ja bym tutaj PCK wtedy usunął. Świeżawa rogatki. A nie, może być. Ok, niech będzie to PCK. Świeżawa rogatki, PCK. Tutaj terminale, wszystko jest tak, jak powinno być. Oczywiście skonfiguruj, tutaj nic nie daje, bo tutaj tylko jest możliwość zmiany, nie można dodać nic. Czyli to jest konfiguracja, jedyna jaka jest możliwa. Chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. To jest center. Kurde. A, już wiem co to jest, dobra. To nie jest
nic z tego, bo tutaj jest po prostu chodzi o to, że tutaj, czy tu jest linia średnia, ta nie średnia, tylko centralna, czy nie ma centralnej linii. To jest jedyne zastanawianie się, dobra. Teraz tak, tutaj zrobiona linia. Świeża rogatki. Tutaj linia jest. Dobra, tu jest. Tylko nie z tej strony oczywiście. Jest teraz. Teraz tak, tu linię zrobię, poprowadzę po prostu, żeby nie jeździła tak jak jeździ, tylko kurde linia, ulice. Ja wiem, że tutaj jest tramwaj i tak dalej, ale halo. Polanica z drugiej, muszę zostawić drugą linię. Ej! Drugi punkt ustawić, nie linię. Żeby po prostu jeździła tędy, zamiast jakimś dziwnym trafem jeździć tamtędy. Powiem szczerze, trochę mnie nogi bolą od tego siedzenia. Dobra, to jest linia międzymiastowa i powiem szczerze, nie wiem co dalej. Na pewno będę chciał zupgrade'ować tę linię, na pewno będę chciał rozmyślać nad zrobieniem nowej linii. Tutaj będę musiał myśleć, jak zrobić, żeby z drewna. No dobra, jest dostarczanie drewna, ok. Ale skąd ja wezmę drewno? Tu jest drewno. Tylko zobaczmy, jakie jest przerabianie. Jest dwie deski i tu jest drewno. Dobra, już widzę, z boku tam są dwa drewna. Te drewno bym zostawił, tutaj bym dołączył to drewno. Chociaż, czekajcie, jest jedno drewno. Tu jest dwa drewna. Tu jest trzecie drewno. Te dwa drewna, cztery drewna łącznie bym miał. I wtedy bym miał doświeżały transport. Dobra, to będzie na następny odcinek. To jest dobry pomysł. Tutaj zrobię do polanicy tank, tartak, te trzy linie drewna. Tylko, że tą linię drewna będę musiał połączyć, żeby przez radę nie jechała. Więc no. To jest. To jest dobry pomysł. Ja w tym miejscu dokończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Tylko czekajcie, jeszcze w sumie jeszcze nie kończę. Jeszcze muszę tylko to nie dokończyć i trzeba będzie zrobić pojazdy. Tylko gdzie jest ta polanica zdrój? To jest tak, polanica zdrój. Tu jest autobus tramwajowy. Gdzie są autobusy? Tu jest autobus. 5 autobusów, tak. Linia międzymiastowa 2. Dobra, w tym miejscu teraz będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie. Cześć. Pa!